19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Przez warszawskie getto, największe tego typu miejsce w Europie, przewinęło się blisko 500 000 więźniów. Pani Maria do getta trafiła w wieku 2 lat. Znalazła się tam razem z całą rodziną żydowskiego pochodzenia. Ocalała dzięki bohaterskiej postawie matki, która oddała ją w ręce polskiej niani. Moja mama bohaterka. Uważam, że to jest jedna z bohaterek, bo z wielkiej miłości oddała swoje jedyne dziecko osobie właściwie obcej i powiedziała tak: Stasiu, daję ci ją, jeżeli przeżyję, to mi ją oddasz, a jeśli nie przeżyję, to możesz ją ochrzcić i wychować jak własną córkę. Pomocą ludności żydowskiej zajmowała się Irena Sendlerowa, polska działaczka społeczna i charytatywna, członkini Rady Pomocy Żydom, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, dama Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu. Aby uczcić jej pamięć, młodzi zielonogórzanie wystąpili z inicjatywą, aby rondo przy trasie północnej na wysokości wjazdu do przylepu nazwać imieniem Ireny Sendlerowej. Rondo, przez które przejeżdża wielu zielonogórzan i też wielu mieszkańców innych miast. Dzisiaj w rocznicę powstania w getcie warszawskim, to jest taka właśnie rocznica związana z działalnością Ireny Sendlerowej, Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, która w czasie wojny zorganizowała taką sieć pomocy dzieciom w getcie warszawskim i uratowała około 2,5 tysiąca dzieci z getta warszawskiego. Udało nam się przekonać również współpracującą z nami Młodzieżą Radę Miasta, udało nam się przekonać radnych. Tutaj nieoceniona pomoc Pawła Wysockiego, również członka Stowarzyszenia Młodzieży Lokalni, i okazała się nieoceniona ta pomoc Pawła, która pozwoliła na to, żeby przekonać pozostałych radnych, żeby dzisiaj wspólnie na tej konferencji usiąść i poinformować, że taki projekt zostanie złożony. Młodzi z pomysłem zwrócili się do Rady Miasta. Radni, co widać, ponad podziałami poparli inicjatywę. Stosowna uchwała pojawi się na majowej sesji Rady Miasta.